witam Państwa. Nie będziemy jakoś tam się formalnie przedstawiać, jak tutaj robić jakiegoś wstępu. Zrobimy to bardzo na luzie. Ja nazywam się Tomasz Rogowski. Tutaj naszymi znajomymi przyjechaliśmy z Katowic. Zajmujemy się tematyką, która jest podobna trochę do Zeitgeistu, aczkolwiek nie do końca jest to to samo. Chcieliśmy Wam Państwu przedstawić dzisiaj taką prezentację, ale może nie prezentację, może bardziej dyskusję. Chcieliśmy Was troszeczkę zainicjować, pobudzić do myślenia. Myślę, że w ogóle, że tutaj przyszliście, no to interesują Was rzeczy bardziej niż tylko, prawda, telewizja, RMF, FM i tak dalej. Taką mamy nadzieję przynajmniej. Bo inaczej Was by to nie było. My generalnie zajmujemy się rozkminianiem, że tak się wyrażę kolokwialnie, czyli zrozumieniem rzeczywistości, która nas otacza. Ja? Czyli chodzi generalnie o to, że zastanawiamy się, kim my tu jesteśmy, co my tu robimy, dokąd zmierzamy, co to jest ten świat, w którym żyjemy. Nie zastanawialibyśmy się prawdopodobnie nad tym, gdyby wszystko było super, gdybyśmy sobie tutaj pięknie, ładnie żyli, wszyscy by byli happy i w ogóle radośnie sobie żyli. Nie? Generalnie czasami jest tak, że coś nam nie gra. No i to jak gdyby motywuje człowieka, żeby zastanowić się, czy to aby jest wszystko tak mi się wydaje, czy może są pewne rzeczy, które mi się właśnie wydają, że są rzeczywistością, że są prawdą, nie? No tutaj, jeżeli Państwo widzieliście Zeitgeist, no to w tych wszystkich trzech odcinkach właśnie o tym jest mowa. Czyli autor tego filmu chciał przedstawić ludziom, w jakim świecie żyją. Nie? Dlatego zanim zaczniemy tę prezentację, taką w PowerPoincie, może puścimy po prostu kilka filmików i na podstawie tych filmików będziemy mogli podyskutować. Co o tym w ogóle sądzicie? Bo tak nie chcemy Wam przedstawić pewnych faktów i tak dalej i teraz co? Albo to akceptujecie, albo nie. Jak puścimy Wam filmik, to będziemy mogli podyskutować i to będzie taka dwustronna dyskusja, nie tylko prezentacja z naszej strony. Teraz tak, może na początku zapytam, czy ktoś w ogóle widział taki film Matrix? O, czyli... No dobrze, to fajnie. Dla tych, którzy widzieli Matrix, to tyle prostsze, no bo jak ktoś widział film, to wie, o czym on jest. Dla tych osób, które nie widziały Matrixa, to zachęcam, żeby go zobaczyli, ponieważ tak jak mówię, no, zakładam, że dlatego tutaj jesteście, bo się interesujecie tymi tematami. Jeżeli się interesujecie tymi tematami, to Matrix w bardzo takim szerokim rozumieniu rzeczywistości próbuje ją przedstawić. Jest to film, który obnaża, że tak powiem, w jakim my świecie żyjemy, tak krótko mówiąc. No nie da się filmu opisać w dwóch zdaniach, bo to jest tak, jakbyśmy książkę od ostatniej strony czytali, nie? Dlatego puścimy wam pierwszą taką scenę z Matrixa, która pokazuje temu młodemu człowiekowi, taki gościu, który, że tak powiem, uświadomił sobie, że coś jest nie tak w tej rzeczywistości, no i próbuje temu swojemu, nazwijmy to, studentowi troszeczkę obnażyć to, gdzie on żyje. Nie? I teraz tak, czy się Państwo z tym zgodzą, czy nie, no to nie jest jakby tutaj, czy on ma rację, czy nie. To jest kwestia bardzo indywidualna. Możemy światło zgasić? To jest film oczywiście, ale myślę, że bardzo dużo przedstawia prawdy. Czy możemy pogłosić? Już się robi informacje z to dobra, okej. A też nie ma. A zatem nie jesteśmy online. Proponuję bardzo uważnie patrzeć na ten film i słuchać przede wszystkim tekstu, bo to teksty są najważniejsze. Wyjaśnię Ci, czemu tu jesteś. Sprowadziłem Cię, bo o czymś wiesz, ale nie umiesz tego wytłumaczyć, ale to czujesz. Przez całe życie miałeś przeczucie, że z tym światem coś jest nie w porządku. Nie wiesz co, ale dręczy Cię to i doprowadza do obłędu. To przeczucie sprowadziło Cię do mnie. Wiesz, o czym mówię? O Matrixie? Chcesz wiedzieć, co to jest? Matrix jest wszędzie. Otacza nas ze wszystkich stron, nawet tu i teraz. Widzisz go wyglądając przez okno i włączając telewizor. Czujesz, gdy idziesz do pracy czy do kościoła, gdy płacisz podatki. to świat, który postawiono Ci przed oczami, by przesłonić prawdę. Jaką prawdę? Że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni urodziłeś się w kajdanach, w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu umysłów. Niestety nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Sam musisz się przekonać. To ostateczna decyzja. Potem nie będzie odwrotu. Jeśli weźmiesz niebieską, obudzisz się we własnym łóżku i uwierzysz w co zechcesz. Jeśli weźmiesz czerwoną, zostaniesz w krainie czarów i pokażę Ci, dokąd prowadzi królicza nora. Pamiętaj, że mogę Ci zaoferować prawdę i nic ponadto. Wyjaśnię Ci, czemu tu jesteś. Okej. Teraz tak, mam do Was pytanie od razu. Ten Pan, z racji tego, że poznał tą rzeczywistość, być może miał jakiś wgląd do tego, nie? Może ktoś mu powiedział, może sam do tego na to wpadł, nie wiemy. Zaoferował temu młodemu człowiekowi dwie tabletki. Nie? Znaczy, tabletki to jest oczywiście takie symboliczne. Jedna tabletka, jak ją weźmie, to obudzi się, wszystko będzie ok, czyli normalnie będzie sobie dalej funkcjonował tak, jak funkcjonował, nic się nie będzie działo. Natomiast jak weźmie tą drugą tabletkę, to nie jest jakiś tam amfetamina czy coś takiego, to nie jest narkotyk, to jest oczywiście symboliczne. Obudzi się, ale już w innym świecie. Obudzi się tak naprawdę w prawdziwym świecie, który go otacza, o którym nie ma pojęcia, jak wygląda. I teraz pytanie jest do Was, bo to jest takie pytanie, które myślę troszeczkę motywuje do myślenia. Gdybyśmy na przykład mieli taką sytuację teraz, bo tak naprawdę to jest kluczem do tego, czy człowiek chce poznać rzeczywistość, czy chce poznać, kim jest, chce poznać w ogóle, co tutaj robi, lub nie. Teraz pytanie jest do Was. Czy wzięlibyście tą tabletkę, która, nie wiem, już nie pamiętam, czerwona chyba to była ta, gdzie się budzi w Twoim łóżku, a niebieska to jest ta, gdzie się budzi w tym prawdziwym świecie, który po prostu go obudzi. Jaką tabletkę byście wzięli? Jeszcze raz, czerwona to jest ta, że normalnie nic się nie dzieje, dalej sobie funkcjonujemy, praca, tam, samochód, bla, 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 tralala, jedzenie, funkcjonujemy, rodzina i te sprawy. Albo druga tabletka, gdzie po prostu zaczynają się oczy, nam się otwierają i widzimy rzeczywistość taką prawdziwą, w której jesteśmy. Która nie... I może nam tylko zaoferować prawdę. Teraz pytanie jest do Was. Jaką tabletkę byście wzięli? No możemy zrobić, że będziemy podnosić ręce. Kto by wziął tą czerwoną tabletkę? Czyli jeszcze raz, czerwona tabletka to jest to, że budzimy się i dalej jest tak samo, nic nie dzieje się, dalej funkcjonujemy tak jak było. Odwrotnie to było. Okej, dobra, ja wiem, ale w każdym razie jedna z tych tabletek była taka, że wiecie o co chodzi? Tabletkę, która Was budzi, albo tabletkę, której dalej sobie tak śnicie w tym życiu. Ja? Czerwoną. A mogę spytać dlaczego? Chciałbym zobaczyć, co to jest. Chciałby Pan zobaczyć. O, czyli ciekawość, tak? Jest Pan ciekawy. No super. A Wy? Ja wziąłem tabletkę. Tak? No to ciekawe. Ale żółto, tak? No jak? Jest lepiej. Jest lepiej. Jest lepiej. Tak? Na tym świecie. Aha. Okej. Okay. Tak, ciekawe. Fioletowo. A Państwo? Myśmy wzięli czerwoną, ale... To, co zobaczyliśmy, to nas trochę przeraziło. A, no tak. Widzi Pan, i bardzo, bardzo fajnie, że Pan szczerze mówi, bo dla większości, mi się wydaje, ludzi jest to troszeczkę przerażające. Tak? I to, co Pan powiedział, to jest właściwie bardzo ważna rzecz, dlatego że większość ludzi nie chce się przebudzić nie chce zobaczyć rzeczywistości. Mało tego, nie chce tak naprawdę być szczęśliwy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że się boi. Strach. Strach przed nieznanym. Dokładnie. Ludzie nie mogą... Tak, dokładnie. I to nie jest bez względu, to jest bez względu na wiek, na płeć, na... To jest tak, dokładnie. Tylko pytanie jest teraz następujące, bo to możemy zainicjować rozmowę. Jak myślicie, z czego to wynika, że ludzie właśnie się boją tych zmian? Z czego? Właśnie, jak nie wiemy, co będzie, to się boimy. A gdybyście na przykład się dowiedzieli, co będzie, to co by się wtedy stało? Balibyśmy się dalej, czy nie? To już zależy od tego, co to będzie. A, no właśnie. Okej, no to na razie zostawiamy to tak, jak jest. Ja jestem przekonany, że są tutaj osoby, które doskonale wiedzą, o czym ja mówię. Że może nie fizycznie połknęli tą tabletkę, ale otworzyły im się oczy do rzeczywistości. Tak mówię, że samo to, że tutaj jesteście, to już, prawda, jak większość ludzi w ogóle się takimi sprawami nie interesuje. Tylko sobie tak żyje z dnia na dzień i zastanawia się, dlaczego to życie jest takie, jakie jest. Nie robię nic z tym, nie. Wydaje się, że po prostu tak było, tak jest i tak będzie. Absolutnie tak nie musi być. Słucham. Ja na przykład czytałem ostatnio, że to dlatego może też tak, znaczy... naukowo to jest podkreślone, dlatego tak jest, że za właśnie niepodejmowanie decyzji i jak gdyby nie robienie jakichś, niepodejmowanie jakichś ryzyka po prostu podpowiada to część mózgu, którą mamy już na przykład od naszych przodków, która jest jak gdyby w formie niezmienionej od ileś tam setek lat, a cały czas tam jest też, funkcjonuje w naszej głowie. Tak, dokładnie. To mało tego, jeszcze nasz mózg w ogóle jest programowany. I jeżeli na przykład od dziecka będziemy programowani tak, że będziemy się bali podejmować decyzji jakiejś, albo brać jakiegoś ryzyka, znaczy może to nie wiąże się z ryzykiem, ale coś robić innego w życiu, to tak będziemy żyli pewnymi schematami. No i słuchajcie, no znowu odnoszę się do filmu Zeitgeist, bo film Zeitgeist wyraźnie, na wprost o tym mówi, że jesteśmy generalnie programowani. Sam w ogóle, jeżeli pomyślimy sobie program telewizyjny, skąd to się w ogóle wzięło? Co to jest program? Dla tych, którzy znają komputery troszeczkę, no to nie tylko dla komputerowców, ale w ogóle dla nas. Co znaczy programowanie? Tworzenie jakiegoś schematu. Tworzenie jakiegoś schematu, dokładnie. Dokładnie, dlatego ten program telewizyjny nie bez kozery nazywa się programowaniem, bo telewizja dokładnie po to jest, żeby nas programować. No dobra, nie będziemy na razie wchodzić głębiej w tą dyskusję. Zostawiam to dla Was, dlatego że z tymi rzeczami trzeba się trochę przespać. To nie jest tak, że spotkanie zrobimy, prezentację i nagle... My tylko chcemy Was pobudzić do myślenia, do zastanawiania się. I teraz tak, następny filmik, który Wam puścimy, będzie właśnie takim następnym etapem. Tu jest oto człowiek, który właśnie podjął tę decyzję. Czyli zjadł tą tabletkę, tutaj troszeczkę inaczej jest pokazane, bo on ma takie okulary. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie okulary, które zakładacie, nie tylko widzicie przez ubrania ludzi, to było ciekawe, podobno już takie są, ale widzicie rzeczywistość taka, jaka jest. Bo w tym wymiarze, w którym my żyjemy, to nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, widzimy tylko wyrywek rzeczywistości. To, co nam się wydaje tutaj w ogóle, to nauka w tej chwili mówi, to fizyka w tej chwili mówi, to jest tylko to tak naprawdę większość rzeczy, które widzimy, to nam się wydaje. Mało tego, widzimy 1/100 tego, co naprawdę jest. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś nam daje takie okulary, zakładamy te okulary i bach! Nagle widzimy rzeczywistość taka, jaka naprawdę jest, a nie taka, jaka nam się wydaje. Taki film kiedyś fantastyczny był też, ktoś zakładał. Oczywiście, tak! Tych filmów po prostu, właśnie chcę Wam pokazać taki film. Właśnie jeden z nich. On jest właśnie... I jest bardzo stary, bo jest z lat 80. Dokładnie, ale puszczali go na postacie. Tak. Tylko wiecie, to jest to, że... Nie wiem, czy panowie się z nami zgadzam, że większość ludzi myśli sobie... Jak oglądałem ten film w 88 roku, to ja mówię, o super, coś w tym jest, kurde, ciekawe. No ale przecież tak nie może być, no jak? No przecież to jest niemożliwe. Przecież jak to? Przecież to wszystko jest. Jakieś okulary zakładają. Powiem wam tak, ten film coraz bardziej się staje realny. I dla ludzi, którzy zdają sobie sprawę, w jakiej rzeczywistości żyją, to jest oczywiście film, ale wam powiem coś. Oczywiście tu są pewne pokazane obrazy, które są tworem, że tak powiem, tego gościa, który był reżyserem tego filmu. I to nie jest tak, że tak dokładnie wygląda rzeczywistość, jak oni pokazują, ale mniej więcej to tak dobrze, jest. Dobre odzwierciedlenie. O, bardzo dokładnie, tak pan mówi, to jest dobre odzwierciedlenie. Czyli puszczamy sobie ten filmik.